Cześć, z tej strony jak zwykle wasza Bazooka i dzisiaj przychodzę do was z filmem, który ma na celu w pewien sposób ostrzec. Dlatego mam nadzieję, że zostawisz kciuka w górę, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób, ponieważ być może akurat trafimy na osobę, która znajduje się w takiej sytuacji, być może miała bardzo podobną. Od razu zabieramy się do odcinka. Więc mam nadzieję, że tego kciuka w górę to już zostawiłaś, czy zostawiłeś, bo jest on naprawdę pod tym filmem bardzo ważny. No dobrze, więc za chwilkę wam pokażę, o co chodzi. Jest to w pewien sposób drama, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie będzie to na playliście drama. Dam jej grafę właśnie, żeby się odnaleźć tutaj, żeby wam to wszystko przeczytać. Sytuacja dotyczy włamania się na konto nowej oszustki na Movistar Planes. Nowej oszustki, no w sumie oszustów i tak jest sporo na naszej cukierkowej planecie, ale przeczytam wam od początku, o co chodzi. Marinta pisze: Hej Bazooka, subuję ciebie, ale mam straszną wielką prośbę. Nie o pozdro ani o preza, tylko możesz zgłosić Slotka, Roxanka i Cool 15090? Oni oszukali i ukradli mi wszystkie uni. Zrobisz to proszę? Zapytałam, opowiesz mi o tym. Ponieważ nie chcę jakby tak po prostu zgłaszać tej osoby, gdy nawet nie wiem za co ją zgłaszam. Tak samo z nagrywaniem filmów, nie chcę mówić o kimś jako o oszuście, zanim nie poznam całej prawdy. A więc posłuchajcie. Co więc było tak? Chyba, a więc, napisała do mnie osoba o niku cool19050 i powiedziała, czy chce VIP-a. Ja się nie zgadzałam, ale po chwili login out, ja się loguję na moje drugie konto o niku girl Kasia i ze sobą piszą. Ona mi odpowiada, kupuję ci VIP-a, obiecuję, ale zmieniła hasło. I pisze, ja mówię, no to okej, kupuj. Ale mija gdzieś tak z godzina, nie kupuję, postanowiłam na nią chyba zalogować. No i hasło zmieniłam, ale wtedy stało się najgorsze. Patrzę na wiadomości i patrzę, że mam limit prezentów. I patrzę w podarowane. Tam jest osoba o niku Słodka Roxanka i bardzo dużo ważnych sobie dla mnie rzeczy przysłała. No i na tym stanęło, że się wkurzyłam. Piszę do niej, żeby mi to wszystko oddała. A ona po prostu pisze... Nie da się! No to ja blokuję jej dwa konta i zgłaszam i chcę, żeby im te... konta zbanowali chociaż na jeden tydzień i żeby mi rzeczy oddali. I właśnie tak to było. Słuchajcie, wątpię, że nie podałaś hasła, moja droga Marinetta, ponieważ hasło, jeżeli przynajmniej miałaś trudne, nie było takie łatwe do odgadnięcia. A wiesz, jeśli miałaś na przykład hasło LOL1234, to było bardzo łatwe do odgadnięcia i faktycznie tego hasła mogłaś jej nie podawać. Jednakże, jak wcześniej pisałaś, oferowała ci ona VIP-a. Także wydaje mi się, że to hasło jej podałaś. Niestety takie osoby po podaniu hasła nigdy nie kupują VIP-a, tylko po prostu okradają wam konta. Nawet pokażę wam w ustawieniach, jak tutaj macie ustawienia. Jest tutaj zmień hasło. To tutaj jest taka informacja, ostrzeżenie. Nie otrzymasz darmowego VIP, Starcoins czy Diamond, jeżeli zmienisz swoje hasło. Jest to informacja o tym, że jeżeli ktoś nakłania was do zmiany hasła, czy też podania hasła, nie dostaniecie od tej osoby darmowego VIP-a Starcoins czy Diamonds, bo po prostu ta osoba wam go nie kupi. No posłuchajcie, wyobraźcie sobie na przykład to z waszej perspektywy. Piszecie do kogoś, czy na przykład chciałby VIP-a. Kupilibyście, no załóżmy, że napisaliście, prawda? Czy kupilibyście randomowej osobie, której nawet nie znacie VIP-a, nawet na tydzień najzwyklejszego za 11 zł, wydaje mi się, że nie kupilibyście jakiejkolwiek osobie VIP-a. Często na przykład żałujemy pozdra, żeby dać jakiejkolwiek randomowej osobie, dlatego wątpię, że tym bardziej kupilibyście VIP-a. Tak samo jest w przypadku takich osób. Na przykład jeżeli ktoś podaje się za administratora Movistar Planet, czy też na przykład mówi, że wujka ma w firmie Movistar Planet, bo i takie przypadki się zdarzały nawet mi, że ktoś taki do mnie pisał, że niby wujka ma w firmie Movistar Planet i ma 15 darmowych VIP-ów do rozdania, no i tylko trzeba podać hasło i on to załatwi. No właśnie nieprawda. Movistar Planet nie rozdaje za darmo VIP-ów, bo teraz popatrzcie ze strony Movistar Planet.
czy opłacało im by się rozdać 15 darmowych VIP-ów, które po prostu randomowym użytkownikom. Wydaje mi się, że albo by urządzili konkurs, albo po prostu zrobili promocję. Z całą pewnością zwykły użytkownik, w szczególności jeżeli ma niski level, ale nawet może mieć i 60 level, nie kupi wam VIP-a. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Jeżeli żebra od was o hasło, to przepraszam, że użyję akurat na twoim przykładzie, nie róbcie tego moi widzowie, nie zgłaszajcie jej, ale pokażę wam co się robi. Tutaj masz taki trójkąt ze znakiem wykrzyknienia i tutaj masz zamiar zgłosić kogoś tam, oczywiście tej osoby nie zgłaszajcie, bo ona jest niczemu winna, ale jesteś pewny, że chcesz kontynuować. No i tutaj zobaczcie co macie, złe słownictwo, zachowania seksualne, groźby, podawanie lub pytanie o hasło. Jeżeli taka osoba was pyta, no to po prostu tutaj klikacie podawanie lub pytanie o hasło i już. Zostanie ona zbanowana po prostu, bo pytała was o hasło, dlatego mam nadzieję, że Marynetta zgłosisz tą osobę, ponieważ jeżeli podasz hasło takiej osobie, to i tak masz farta, że takie konto odzyskałaś, ponieważ wielu osobom już się nie udaje odzyskać swojego konta. Jest tutaj również podawanie lub pytanie o osobiste informacje, to na przykład ile macie lat, jakieś tam takie wiecie duperele. O i to też jest ważne, podawanie się za pracowników Movistar Planet. Nieważne czy powie, że na przykład on jest administratorem Movistar Planet, że ma wujka w Movistar Planet, to zalicza się pod jedno i wtedy klikacie coś takiego. Podobno te osoby powysyłały sobie dla ciebie ważne rzeczy, wcale mnie to nie dziwi. Takie osoby często szukają po prostu unikatów lub jakichś wartościowych rzeczy i przesyłają sobie je na swoje konta. Więc w ten sposób chciałabym was również ostrzec, moi widzowie, przed takimi typu oszustami, właśnie na przykładzie Marynetty. Wiem, że większość z was jest dosyć młodsza, dlatego chciałabym, aby jak największa ilość osób się o tym dowiedziała, w jaki sposób możecie temu pomóc. Możecie po prostu zostawić kciuka w górę, bo wtedy zwiększacie szansę, że ktoś jeszcze na ten film kliknie i być może w ten sposób go ostrzeżemy, czy zapobiegniemy tragedii. A więc bardzo was proszę, abyście w tej chwili to zrobili, a tymczasem dziękuję wam za oglądanie, oczywiście współczuję Marynetcie, nie wiem jak to się odmienia, dam ci nawet grafa. Pamiętajcie, żeby uważać na podawanie hasła, czy właśnie na tego typu osoby, bo wcale nikt nie jest dobry na naszej cukierkowej planecie. Zdarzają się też osoby, które będą chciały wyłudzić od nas hasło. I pamiętajcie również, że hasło nie powinno być typu LOL 1, 2, 3, 4, albo tak jak macie na imię, na przykład ja mam na imię Zuzia, to sobie ustalę Zuzia 5, 4, 3, 2, 1. Nie, bo takie hasło bardzo łatwo odgadnąć. Najlepiej, jeżeli ustawicie sobie hasło z wielkimi literami oraz z małymi oraz z cyframi. Tylko niech będzie to jakieś słowo, które nie należy do waszego imienia, ani nie jest pospolite typu LOL albo XD i tak dalej. A więc mam nadzieję, że tych zasad będziecie się trzymać i będziecie o nich pamiętać. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że już subskrybujecie ten kanał, a jeśli nie, no to wiecie, gdzie kliknąć. Do zobaczenia i pa pa.